Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem. No i dzisiaj przychodzę, aby opowiedzieć Wam o tym, jak wyglądał czytelniczo, oczywiście dla mnie początek tego roku. Także opowiem Wam o trzech pierwszych książkach, jakie w tym 2022 przeczytałam. I pierwszą z nich jest książka Śpiewajcie z Prochów Śpiewajcie czy z Min World. No, byłam bardzo ciekawa tej książki, bo słyszałam wiele bardzo pochlebnych opinii, także postanowiłam ją przeczytać. Jesteśmy na amerykańskim Południu, w stanie Mississippi i obserwujemy życie czarnoskórej rodziny, no rodziny naznaczonej oczywiście ciężką i trudną przeszłością, która bezpośrednio Wpływa na życie tej rodziny. Obserwujemy to wszystko z różnych perspektyw, co też no, daje nam taki pełniejszy obraz tej sytuacji, która no, nie jest łatwa. Jednym z narratorów jest 13-letni chłopiec Jojo, który jest synem czarnej matki i białego ojca. Ojciec aktualnie przebywa w więzieniu, no a matka jest narkomanką, także no w ogóle nie zajmuje się swoimi dziećmi. I to właśnie Jojo jakby przejął tę rolę i to on opiekuje się swoją malutką siostrzyczką. A wszyscy razem mieszkają u dziadków, których Jojo nazywa mamcią i tatkiem. No, i oni są tutaj takim jaśniejszym punktem całej tej historii, no, ale no oni już są starsi, są schorowani, no i też oczywiście cały czas zmagają się ze swoją trudną przeszłością. Ta książka to również książka drogi, ponieważ w pewnym momencie Jojo wraz ze swoją matką, którą której on w ogóle matką nie nazywa, on mówi do niej po imieniu. No i wraz ze swoją malutką siostrzyczką wyruszają do więzienia, aby odebrać swojego ojca, który właśnie wychodzi na wolność. Tak, także taki jest mniej więcej zarys fabuły tej książki. No i ja muszę Wam powiedzieć, że to jest oczywiście bardzo. Smutna książka, bardzo przygnębiająca książka. Książka, w której wręcz czuć ten brud otaczający, ten kurz, który się tam unosi, a który no, jest też niejako takim symbolem tego, jak życie tych ludzi wygląda. I czuć w tej książce oczywiście. Ogromną ilość żalu, ogromną ilość goryczy, no i zmaganie się cały czas z ciężką, trudną, traumatyczną przeszłością. No i oczywiście jest tutaj poruszony temat rasowy, ponieważ no, ciągle są ludzie, dla których kolor skóry jest istotny. Niestety jest tutaj taka scena, Scena, która najbardziej mi zapadła w pamięć, a mianowicie wizyta u dziadków Jojo, ale tych dziadków ze strony ojca, którzy, którzy to nigdy nie potrafili się pogodzić z tym, że ich syn związał się z czarnoskórą, przepraszam, czarnoskórą dziewczyną, no i oni też nigdy tego nie zaakceptowali. No, także oczywiście ten problem rasowy tutaj cały czas jest. No, na tle wydarzeń tej książki. No, także powiem Wam tyle, że jest to na pewno bardzo trudna i ciężka lektura w odbiorze. Natomiast ona nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jakiego ja się spodziewałam na przykład takiego, jakie wywarła na mnie chociażby Księga Nocnych Kobiet Marlona Jamesa, którą ja do dzisiaj pamiętam, i to w ogóle była jedna z najlepszych książek moich któregoś tam roku. No tutaj, tutaj tego nie było. Nie, nie czułam tej ciężkości, jaką poczułam na przykład w tamtej książce, no, mówią, mówiącej o tym samym problemie, co wśpiewajcie, z prochu wśpiewajcie. I ja myślę, że jest to spowodowane tym, że jest w tej książce realizm magiczny, pojawiają się duchy i no, ja zdecydowanie wolę, jeżeli już jesteśmy. W tym realnym świecie, abyśmy, aby ten świat pozostał realny do końca. Oczywiście, oczywiście, że są wyjątki, to też zależy od książki, no ale tutaj mi to, mi to wybitnie nie pasowało. I ja oczywiście rozumiem, że te duchy to są tutaj metaforą tej, tej przeszłości, że to są właśnie duchy tej przeszłości. No i Również są one symbolem rozliczenia się z, z tymi ciężkimi przeżyciami i z tą ciężką i trudną przeszłością, szczególnie ta ostatnia scena tej książki. No ale no, niestety do mnie to nie trafiło i no, ja wolałabym, aby jednak ta książka była pozbawiona tego metafizycznego pierwiastka, i myślę, że wtedy. Na pewno wybrzmiałaby ona dla mnie bardziej. No, tak, to chyba tyle chciałam powiedzieć, ale oczywiście nie żałuję, że przeczytałam. No i polecam Wam tę książkę. No tylko musicie wziąć pod uwagę, że jest to dosyć ciężka książka, w której pełno bólu, cierpienia i brudu. Tak, tak chyba. Mogę tę książkę podsumować. Kolejną książką, którą na początku tego roku przeczytałam, to Żywica Anne Riel. Jest to duńska pisarka, no, której książka jest wyjątkowo mroczna, ponura i smutna, a sugeruje to już pierwsze zdanie tej książki, które brzmi. Gdy tata zabił babcie, w pokoju panowała ciemność. No, i powiem Wam, że ja po pierwszym zdaniu no już przepadłam i nie, potra nie mogłam się oderwać od lektury. Jest to historia pewnej rodziny, rodziny Harder, która mieszka na odosobnionej wyspie. Mieszkają tam tylko oni, pośród świerków. I żyją tam w całkowitej izolacji, w ogóle nie kontaktują się z innymi ludźmi, z mieszkańcami pobliskiego miasteczka na sąsiedniej wyspie. Jedynym człowiekiem, który ich odwiedza, tak naprawdę, to jest listonosz. No i my, czytelnicy, którzy obserwujemy ich życie, wchodzimy do ich domu, wchodzimy na tę ich wyspę. I z przerażeniem obserwujemy, jak to życie wygląda. A jest to rodzina dysfunkcyjna. Matka jest chorobliwie otyła, i to jest otyła do tego stopnia, że ona już jest na stałe przykuta do łóżka, w ogóle się z niego nie rusza. Ojciec z kolei kompulsywnie gromadzi rzeczy, a właściwie śmieci, ponieważ cały dom i otoczenie tego domu no jest zagracone, zaśmiecone, i no tam nawet nie ma miejsca, jak przejść, żeby się o coś nie potknąć. A w tym wszystkim dorasta odizolowana zupełnie od świata zewnętrznego sześcioletnia Liv, czyli córka małżeństwa i to właśnie my z jej perspektywy to życie tej rodziny obserwujemy, ponieważ to Liv jest tutaj główną narratorką. No i to jest to robi jeszcze większe wrażenie, ponieważ no my z jej opowieści dowiadujemy się, że na przykład ta sześcioletnia dziewczynka no, robi rzeczy, których absolutnie nie powinna robić, na przykład kradnie, ale robi to dla taty, no, który jej wytłumaczył, że to jest tylko taka zabawa. I oczywiście to wszystko posuwa się coraz dalej, obserwujemy tylko coraz gorsze sytuacje, w jakie wplątana jest ta mała dziewczynka no i jesteśmy coraz bardziej przerażeni, a Liv opowiadając o tym wszystkim no, dla niej jest to sytuacja najnormalniejsza w świecie, ponieważ no ona w tym domu dorasta ona nie zna innego otoczenia, ona nie wie że życie może inaczej wyglądać i że życie tak naprawdę, które ona wiedzie u boku swoich rodziców. No, dla innych ludzi z zewnątrz jest po prostu przerażające, że tak życie nie powinno wyglądać. Dla niej to jest normalny dom, to jest jej miejsce na ziemi, w którym ona, w którym ona po prostu jest szczęśliwa i, no, i bardzo kocha swoich rodziców. No, i ona oczywiście nie widzi niczego niepokojącego w tym, natomiast my widzimy małe dziecko, dziewczynkę pośrodku brudu śmieci i robactwa. No i widzimy również postępujące szaleństwo jej ojca, który zrobi dosłownie wszystko, aby tylko zatrzymać przy sobie najbliższych, tych, których kocha. Powiem Wam, że książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ja czytając ją cały czas przede wszystkim bardzo współczułam wszystkim członkom tego rodzinnego dramatu, łącznie, łącznie z ojcem, no, który był jego sprawcą, no ale on też um, pogrążał się coraz bardziej w szaleństwie, które z kolei no, miało swoje źródło w przeszłości. I właśnie autorka też w tę przeszłość nas zabiera, opowiada nam o niej, także no, czytając tę książkę, dzięki temu mamy, mamy taki szerszy kontekst całej tej historii, w którą również wplątana jest wypływająca z drzew żywica. No. Powiem Wam, że to jest jedna z tych książek, które naprawdę ciężko zapomnieć. No i to jest książka wywołująca szereg różnych emocji i odczuć, łącznie z dreszczem na plecach. Szczególnie przy zakończeniu ten dreszcz występuje. No naprawdę, zakończenie jest bardzo mocne i powiem Wam, że ja czasami wracam myślami do tego ostatniego akapitu. Tej książki. No, i to jest właśnie tak, że czym skorupka za młodu nasiąknie? No, to właśnie ciężko potem od tego uciec. Także ja wam polecam. No, jest to rewelacyjna książka, a jednocześnie bardzo smutna, I, ale ja jestem cały czas no, pod ogromnym jej wrażeniem. Jak również tego, jak ona została napisana i jak autorka nas przeprowadziła przez całą tę historię. Także ja Wam bardzo, bardzo polecam Żywicę, Aneriel. Myślę, że to będzie jedna z książek, która na pewno znajdzie się w tegorocznej. Topce, Także myślę, że mój rok zaczął się bardzo dobrze. I ostatnią już książką, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to jest książka pod tytułem Mężczyzna imieniem Owe Frederika Bachmana. Frederik Bachman to jest szwedzki pisarz, dziennikarz oraz bloger, i to właśnie na blogu po raz pierwszy pojawił się Owe, czyli tytułowy bohater. Jego debiutanckiej książki. Owe to jest starszy pan, 59-letni. Człowiek, który no jest dosyć zgorzkniały, ponury, wiecznie na wszystko narzekający, chociaż on sam twierdzi, że to jest nieprawda że on wcale zgorzkniały nie jest. On po prostu nie szczerzy się na lewo i prawo. O, tak o sobie mówi owe, ale myślę, że my spokojnie możemy go nazwać zgryźliwym tetrykiem. No, bo taki owe jest, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jest to człowiek, który no, ma pewne zasady w życiu i według nich postępuje. Na przykład, jeździ tylko sabem. Nigdy nie przepłaca. Co wiąże się z tym, że no wykłóca się praktycznie o każdą przysłowiową złotówkę, chociaż w jego przypadku to o każdą koronę, no bo rzecz dzieje się w Szwecji. No jest bardzo oszczędny, no i w domu wszystkie kaloryfery, kaloryfery z tego powodu są oczywiście przykręcone na minimum. Poza tym jest owe człowiekiem, który bardzo lubi i ceni rutynę. No i do takich jego rutynowych zajęć codziennych należy obchód osiedla. No w celu sprawdzenia, czy wszystko jest w należytym porządku, czy przez noc nie doszło do jakichś ekscesów, aktów wandalizmu, kradzieży itp. Także on codziennie taki obchód osiedla robi. No i też oczywiście stoi na straży i bardzo pilnuje tego, aby po tym osiedlu nie jeździły auta. No, ponieważ tam jest zakaz poruszania się pojazdów po tym osiedlu. No, a ten zakaz oczywiście sam owe własnoręcznie tam postawił. No, także takim człowiekiem jest owe. Dosyć trudnym we współżyciu. Tak, na pierwszy rzut oka tak to właśnie wygląda. Ale potem z biegiem książki, oczywiście, poznajemy owego nieco bliżej. Poznajemy również jego przeszłość, tego kim, poznajemy to, kim on był za młodych lat, jakim był człowiekiem, jak wyglądało jego dzieciństwo. No i to wszystko gdzieś tam daje nam taki cały. Obraz tego człowieka. No i okazuje się, że ta cała jego zgryźliwość, to narzekanie, to takie niezadowolenie z życia, to jest tylko taka powłoka, taka, taka skorupa zewnętrzna, bo w środku owe no jest bardzo wrażliwym człowiekiem i jest też. Dobrym człowiekiem i, i człowiekiem niestety bardzo samotnym, ponieważ kiedy my poznajemy owego, no to on cierpi po stracie swojej żony, która zmarła. No i to też spowodowało, że Owe stracił sens tego życia, stracił całą radość życia, on po prostu przestał żyć. No, i jego jedynym teraz już takim celem i chyba pragnieniem jest dołączenie do swojej żony. No i oczywiście podejmuje pewne kroki w tym celu, ale za każdym razem coś albo ktoś stanie mu na drodze w realizacji swojego zamierzenia. I, no i z tego powodu owe jest bardzo, ale to bardzo yy, zły i nieszczęśliwy, chyba, jednocześnie. A zazwyczaj tymi, którzy gdzieś tam na jego drodze stają, są nowi sąsiedzi, no, którzy początkowo owego doprowadzają do szału, ale gdzieś tam w, w ciągu trwania tej książki te relacje się nieco poprawiają, a nawet powiedziałabym, że dosyć mocno zacieśniają. Jest to książka bardzo życiowa. Książka opowiadająca o starości, o odchodzeniu. O radzeniu sobie właśnie ze stratą najbliższej osoby. No, po prostu książka o radzeniu sobie z życiem i tym, co nieuchronne. Momentami bardzo wzruszająca, momentami dowcipna, bo to też jest właśnie taka książka podszyta humorem, ale nie takim humorem nachalnym i wymuszonym. I ja bardzo sobie to cenię. Nie, tutaj właśnie te komentarze owego odnośnie otaczającej go rzeczywistości, i tego jak on bardzo tej rzeczywistości nie rozumie, są naprawdę bardzo komiczne i zabawne. Także ja bardzo ciepło będę tę powieść wspominać, jak również samego głównego bohatera, którego bardzo polubiłam, i to zarówno za tę jego zrzędliwość, jak i za te nieporadne odruchy serca. Także no, fajna książka, którą mogę Wam polecić, i taka, taka książka, taka książka troszkę pokrzepiająca i mówiąca, dająca nadzieję na to, że, że świat to jednak nie jest takie złe miejsce i my ludzie też nie jesteśmy tacy. Tacy źli, jak nas czasami malują. Także ja Wam bardzo polecam. Ja jestem ogromnie zadowolona z tej lektury i no myślę, że na pewno sięgnę po, po kolejną książkę tego autora. Mam już na oku, właśnie miasto Miasto Niedźwiedzia tak? taki chyba jest tytuł i z tego co wiem, jest jeszcze kontynuacja tej książki. Także no, na pewno kiedyś tam po te książki Sięgnę jak mnie tylko najdzie, ochota, a owego polecam i ja go po prostu uwielbiam i tyle. No, a więc to były te trzy książki, o których chciałam Wam opowiedzieć moje trzy pierwsze książki tego roku. No i muszę powiedzieć, że ten rok zaczął się naprawdę yy, bardzo dobrze. Yy, jestem zadowolona z tych lektur. No, a yy, Żywica to na pewno będzie książka, która trafi. Do tegorocznej topki, także początek roku zaczął się świetnie i byle tak dalej. No, ale to już będę Wam na bieżąco relacjonowała, jak ten mój rok przebiega czytelniczo. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Standardowo komentujcie, jeśli czytaliście. Opisujcie swoje wrażenie, napiszcie, jakie wy książki przeczytaliście jako pierwsze w tym roku. Czekam na Wasze komentarze. A na teraz to ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam Was i do następnego razu. Do zobaczenia. Pa pa.